Good afternoon. We have happy. Dzień dobry. Szczęśliwie dotarliśmy do ostatniego panelu dzisiaj. Dziękuję, że Państwo z nami zostali. Patrycja Maciewicz, Business Desk, dziennikarka Gazety Wyborczej. Pojawiam się przed Państwem w podwójnej roli. Z jednej strony reprezentantka domu mediowego, który został bardzo mocno uderzony, jak również Instytutu Badań nad Dziennikarstwem, i będę dzielić się tymi doświadczeniami w dyskusji. A ze mną jest Charlie Hall, Koalicja Against Labs Europa, Marcin Browicki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Uniwersytet, jak również Inicjatywę Prawną Europy Środkowo-Wschodniej, Karolina Gierda, adwokatka, Pax Vox Initiative, wspiera aktywistów, i Simone Benazzo, University Horrible de Bruxelles. Przepraszam za mój paskudny francuski. Centrum Studiów nad Polityką, które to bada slapy z różnych stron. I kwestia finansowa w tej dyskusji. Szerokie perspektywy, różne strony zaangażowane. Więc krótka prezentacja na początek. Na czym się skupiacie w swojej pracy nad slapem? W szczególności nad czym? Tak, bardzo dziękuję. Będę stał, bo mam to przyzwyczajenie. Stoję. Jak stoisz i uczysz, to cię bardziej słuchają. Dziękuję, że mogę tu z Państwem być. Ogromna przyjemność i jestem zadowolony z Państwem, bowiem bardzo często akademicy nie mają szansy, żeby wyrwać się ze swojej wieży z kości słoniowej i porozmawiać z Państwem. Zatem musiałem sobie pomyśleć o tym, co Państwu opowiem przez chwilę. Byłem bardzo zadowolony, kiedy zauważyłem, że niektóre z pomysłów, którymi będę się z Państwem dzielił, już zostały podniesione do dyskusji w poprzednich panelach, których się przysłuchiwaliśmy podczas dzisiejszego spotkania. Zatem moja prezentacja może być wzięta jako sposób systematyki niektórych punktów, które dyskutowaliśmy do tej pory, jak również pozycję krytyczną, kiedy myślimy i kiedy dokonamy refleksji nad rzeczy nieprawnych. Kilka uwag na początek. Zauważyłem to w badaniach. Bardzo chętnie się z Państwem podzielę, bowiem daje nam to pewną pożywkę do myślenia. Pierwsze, oczywiście, slapy są bardzo negatywne. Bardzo dużo słyszeliśmy o slapach i negatywnych konsekwencjach slapów. Natomiast również chciałbym wskazać na to, że budujemy to, o czym mówiła pani Nowacka w wcześniejszej prezentacji, że istnienie slapów może być postrzegana jako znak uwagi. Jestem politologiem, to jest moja główna rola. Kiedy widzimy slapy, możemy również powiedzieć, że jest tutaj napięcie między dziennikarstwem a rządem. Coś, czego na nieszczęście nie postrzegamy we wszystkich zakątkach świata. Natomiast są takie kraje, gdzie nie ma slapów, ale to nie jest dobry znak, bowiem rządu nie bardzo obchodzi o to, co dziennikarze mówią. I dziennikarze tym samym nie są w stanie zmusić do krytycznego podejścia. I kolejna rzecz, o której można pomyśleć, slapy. Nie mówię tutaj rzeczywiście o rzeczywistości o Polsce, ale mówię bardziej o paneuropejskiej perspektywie. Slapy mogą być uznawane jako znacznik tego, co w politologii nazywamy hyperreżimami, czyli relacje między aktorami nie zostały ustanowione. Mamy kolegów, którzy mówili o Węgrzech, i władza bardzo często jest sprawowana nieformalnie na Węgrzech, co sprawia, że dużo większym wyzwaniem jest wykorzystywanie narzędzi pozaprawnych, niż to dzieje się w innych krajach. Kolejny punkt, który jest bardzo ciekawy. Dużo wiemy o tym mrożącym efekcie slapów. Bardzo mocno o tym dyskutowaliśmy. Jest to ciekawe. Czytałem dużo w literaturze. Kiedy pytamy dziennikarzy, przynajmniej w Europie, na temat tego efektu mrożącego, jest tego rodzaju tendencja, która jest dość fascynująca, żeby na nią wskazać. Głównie dziennikarze, jeżeli popatrzymy na dane naukowe, uznają ten efekt mrożący i mają taką tendencję,
przypisywać go komuś innemu. Nie mogą powiedzieć, że dotyczy ich samych. To jest bardzo interesujące. Wielu dziennikarzy mówi, tak, to prawda, jest tego rodzaju efekt mrożący. Na młodszych kolegach się odciska, na starszych kolegach, w innych mediach, ale kiedy dochodzi do slapu, nie mówię to oczywiście o wszystkich, tylko o niektórych przypadkach, jest to efekt przeciwny. Zostało to również wspomniane dzisiaj w jednym z poprzednich paneli. Jesteś celem slapów, może to uruchomić przeciwną reakcję. Byłem obiektem slapu. Pokazuje to, że moja praca jest wartościowa. Są niektórzy dziennikarze, i takie przykłady były wspomniane dzisiaj, że bardziej się angażują. To powinniśmy brać pod uwagę, kiedy mówimy o tym oporze czy odporności dziennikarzy. Bliżej tego tematu mojej dyskusji prezentuję dwa artykuły, które miałem przyjemność współtworzyć. Jeden został opublikowany, a drugi zostanie opublikowany. I chyba to już się ujawniło na dzisiejszych panelach. Slapy są zjawiskiem wieloelementowym. Nie możemy definiować slapów tylko jako sprawy związane z prawem, ale z innymi rzeczami. Ten artykuł opublikujemy gdzieś pod koniec roku. Jest pięć wymiarów, które odnoszą się do slapu. Slapy i reakcje na slapy. Polityczna, ta, która jest najbardziej widoczna, atak na demokrację ze strony władz, rządów, oficjeli rządowych, finansowa, profesjonalna oraz prawna oczywiście. Argument mówi, że ten podział może być również pożyteczny. Kiedy dokonujemy refleksji, jeżeli chodzi o rozwiązanie, oczywiście nie można wymyślić takich narzędzi pozaprawnych, bowiem powinniśmy się skupiać na innych instrumentach i narzędziach, które należy wymyślić w tym celu. Oczywiście na uniwersytecie wiemy, że rzeczywistość nie jest tak łatwo zdefiniowana. Są pewne obszary, gdzie one się nakładają, ale wiemy, że wykorzystanie tych może być użyteczne, żeby zobaczyć różnice między krajami. I ostateczny punkt. Słuchamy mocno tego, co dzieje się na świecie i słyszymy to słowo bardzo często. Solidarność. W literaturze wielu autorów uznaje ten fakt, że dziennikarze, którzy byli poddani slapowi, wskazują, że solidarność jest potrzebna i tej jej potrzebowali. Chcieliśmy się zbliżyć do tego tematu z perspektywy krytycznej. Musimy uznać, że nawet rozmowa o solidarności powinna nas prowadzić do identyfikacji różnych aktorów, którzy mogą oferować solidarność. Solidarność może być na mikropoziomie. Niektórzy koledzy mówią, że nigdy nie byli poddani slapowi. Również poza mezo, czyli domów mediowych. Dlaczego mi się wydaje, że wskazanie na te różnice jest interesujące? Wydaje mi się, że słyszeliśmy coś takiego w poprzednich panelach. Są pewne formy solidarności, które stają się fenomenem takim, na przykład media, które ze sobą konkurują, wchodzą w solidarność. Na rynku ze sobą konkurują. Są pewne wyzwania, kwestie. I kolejny punkt, który jest ważny, należy na niego wskazać, rola
To tytułem konkluzji. Rad i stowarzyszeń, jeżeli istnieją. Jest to jedna z tych rzeczy, których uczymy się w naszych badaniach. Jest ogromna różnica nawet na poziomie Unii Europejskiej w zrozumieniu roli i wartości rad dziennikarskich w różnych krajach. Co prowadzi mi do końcowego punktu. Jedna z tych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę i dyskutować, dyskutowaliśmy to dzisiaj, jest to fakt, kiedy chcemy stworzyć instrumenty walki ze SLAPem, powinniśmy nie mieć tej pokusy, żeby mieć jedno rozwiązanie dla wszystkich, bowiem kraje mają swoje różne specyfiki. Są różnice między nimi. Tak jak powiedziałem wcześniej, rad dziennikarskich spełnia swoje zadanie. Są one szanowane. Możemy mieć różne przykłady, chociażby Włochy, chociaż dziwny przykład. Sama obecność w takiej radzie, w stowarzyszeniach dziennikarskich może być takim narzędziem. Drugi punkt, może pewnie o tym usłyszymy, biorąc pod uwagę, że jesteśmy ludźmi, którzy pracują nie tylko jako dziennikarze, ale również jesteśmy innymi aktorami, którzy byli poddani SLAPowi. Kiedy słyszymy o kwestiach prawnych, nieprawnych, jedno z pytań, które powinniśmy sobie zadać, to jest zakres tych uregulowań prawnych. Chcę powiedzieć na ten temat kilka słów, bowiem są konkretne kraje nawet w Unii Europejskiej, w tym Włochy, gdzie dziennikarze mają prawa i obowiązki, są traktowani jakby specjalna kategoria. Kiedy dokonujemy refleksji na temat tych działań, które mogą ich ochronić przed SLAPem, musimy zadać sobie pytanie, czy powinniśmy również włączyć tych aktywistów środowiskowych, nauczycieli akademickich, naukowców, to są pytania, które sobie zadawaliśmy. Jest to swego rodzaju wyzwanie dla nas, żebyśmy mieli refleksję na temat granic. I ostatni punkt, i jest to coś, czym się podzielę między nami, co nie zostało potwierdzone, takie mniejsze odkrycia. Kiedy prowadziliśmy grupy fokusowe, na czym opiera się nasz drugi artykuł, są znaki, a to jest dopiero początek. Może są takie przykłady w waszym kraju, ale w literaturze nic nie znalazłem. Pojawiają się schematy biznesowe SLAPowe. Są takie firmy prawne, kancelarie, które wygrywają i specjalizują się w tworzeniu SLAPów, niektóre nawet wygrywają. Jeżeli chcemy dokonać refleksji, te elementy, trudno sobie z nimi poradzić. Oznacza to, że może być jakieś rozwiązanie, może są jakieś rozwiązania, na przykład takie niemieckie się pojawi, że i wiemy, że SLAPy to są koordynowane ataki od różnych aktorów, które są wspierane przez kancelarie prawne, które mają wiedzę, środki i umiejętności, żeby prowadzić tego rodzaju działania. Mamy również wyzwanie technologii AI, która może być czynnikiem, który może pomagać systematyzować te ataki jeszcze bardziej. Chciałem Państwa zapłodnić do myślenia. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Simone za wprowadzenie tej perspektywy z lotu ptaka, z tej perspektywy, której pewnie dzisiaj nie słyszeliśmy. Inni paneliści, proszę, żebyście się przedstawili i krótko mówili na temat swoich doświadczeń ze SLAPem. Do jakiej pracy się odnosicie? Jakie są obszary, w których działacie? Karolino. No to Charlie. Twoja praca w odniesieniu do SLAPów, wokół czego się ogniskuje? O, działa jednak mikrofon, przepraszam. Dzień dobry wszystkim.
Może będzie pomocne, żeby rzucić kilka słów na temat koalicji przeciwko Slapowi, żebyście wiedzieli, jakiego rodzaju pracę prowadzimy i kwestie wsparcia osób podanych Slapom. Słyszeliśmy trochę o case, w szczególności pracy adwokackiej w odniesieniu do dyrektywy Unii Europejskiej, rekomendacji Rady Europy. Właściwie tam to trzy grupy robacze. Adwokatura, kampania i rzeczy prawne. Ta praca prawnika, dużo o tym mówimy dzisiaj. Celem tej grupy roboczej prawnej jest zbudowanie odporności obserwatorów publicznych atakowanych przez Slapy. Jest to cały szereg różnych projektów i aktywności. Na przykład poradnik dla ofiar Slapu, która będzie opublikowana później. Najważniejsza inicjatywa, sieć 80 prawników włączonych w sieć, ci, którzy wspierają tych, którzy są poddani Slapowi i zastraszaniu na kanwie prawnej. To pozwala nam wspierać ich prawnie, tych, którzy są poddani Slapom. Budujemy tę sieć społeczność, która rozwijała się przez ostatnie kilka lat, która daje szansę wymieniać informacje i wiedzę w sieci prawników. Ta społeczność ma wspierać istniejące mechanizmy ICPMF, inne grupy, które dają to wsparcie, żeby się upewnić, że ci, którzy byli celem Slapu w Europie, są wspierani prawnie. To wsparcie prawne, dlaczego jest tak ważne? Dlaczego chcę to wspomnieć? Te trzy grupy robocze nie pracują w silosach. To, co próbowaliśmy zrobić, to takie wsparcie całościowe, holistyczne dla ofiar Slapu. Wychodzi poza kampanię, komunikację, wsparcie prawne dla tych ofiar. Jak już zostało podkreślone, Slapy zwykle pojawiają się w procesach sądowych. Chcą, żeby te procesy były maksymalnie bolesne. Wysokie koszty, prawdopodobieństwo dużych strat, jak już zostało powiedziane wcześniej, i te kampanie oczerniające, wielkoskalowe. Pracujemy również nad przeciwdziałaniem tym kampaniom, żeby izolować ofiary Slapu od nich przez komunikację, wsparcie kampanijne, wsparcie prawne. Pracujemy nad tym, aby zmapować funkcje, budować bardziej spójny mechanizm referencyjny, żeby mieć dostęp do wsparcia, które jest potrzebne. Będę mówił jeszcze o tym dzisiejszego popołudnia. Bardzo dziękuję. Mikrofon wędruje do przedstawicieli innych organizacji. Shannon, twoja aktywność, twoje wsparcie dla dziennikarzy i aktywistów. Mikrofon chyba działa. Shannon McQuaye. I think it should work. Krok do tyłu i wspomnę o tym, że amerykański rząd z dumą wspiera na całym świecie Medla największymi kwotami. $130 milionów w zeszłym roku, żeby wspierać sektor mediowy w ponad 40 krajach. To jest część naszego wsparcia dla mediów. Pod Shield. Jak to się stało? Samantha Power. Ironicznie jest to, że była dziennikarką 3 maja, zaczęła swoją pracę w Dniu Wolności Prasy. Spotkała się przy okrągłym stole z dziennikarzami dochodzeniowymi, pytając, jakie jest największe dla was zagrożenie, jeżeli chodzi o wykonywanie waszej pracy. Ci wszyscy ludzie, którzy za nami podążają, maniacy kleptokratyczni, zorganizowana przestępczość,
powiedzieli, że największym zagrożeniem jest zagrożenie prawne, mimo tych wszystkich pozostałych. Amerykanie podkradli Johna Olivera Brytyjczykom, który powiedział, że sam był przedmiotem slapu. Sprawy slapowe nie muszą zadziałać. To są jak Instagramy. Musi o nich mówić. Wystarczy ten efekt mrożący. Niezależnie od tego, jak wydajny jest slap. Ale wracam do tego okrągłego stołu. Zapytała, co zrobimy z tymi zagrożeniami. Paneliści odpowiedzieli, wiecie, rozmawialiśmy z dziennikarzami dochodzeniowymi już od wielu lat, od kiedy pamiętam, od 2014 o tych ideach, takich jak Reporters Shield, wyjaśniliśmy, chcielibyśmy mieć coś takiego, ale mamy na to pieniędzy, powiedziała, no to znajdźmy jakiś sposób. Wszystko wylądowało na moim biurku, bo byłam częścią tej rozmowy. Znaleźliśmy środki, stworzyliśmy Reporters Shield, od roku działa. Współpracujemy z projektami przeciwko zorganizowanej przestępczości, z organizacjami prawnymi na poziomie krajowym. Zatem jest to organizacja prawna, ale jest organizacją ubezpieczającą społeczeństwo, media, dziennikarze dochodzeniowi mogą stać się częścią Reporters Shield i w ten sposób uzyskać wsparcie prawne. Trzy usługi: prewencja, odpowiedź i ochrona. Po stronie prewencyjnej członkowie mają dostęp do przeglądu przed publikacją. Po stronie odpowiedzi wsparcie od prawników, zanim slapy zostaną złożone w sądzie. Bardzo często zaczyna się od takiego wściekłego listu, który jest wysłany do adresata. Odpowiadać w taki sposób, który mógłby ochronić przed złożeniem prawdziwego slapu. Więc jakby ta pośrednia ścieżka po stronie obronnej. I sama obrona, mamy pełne wsparcie prawne do $500,000 rocznie na członka. Reporters Shield jest organizacją globalną, otwarta jest wszędzie oprócz Azji, ale miejmy nadzieję, do lata 2024 Reporters Shield również rozprzestrzeni się na Azję. Otrzymała 130 aplikacji od 65 krajów. W tej chwili jest na dobrej drodze do przyjęcia w kolejnych tygodniach kolejnych 30 członków. Więc mniej więcej rok temu została ta organizacja, rozpoczęła oficjalne działanie. W Reporters Shield chodzi o to, żeby stosować podejście systemowe w odpowiedzi na pozwy slapowe. Cały system jest bardzo reaktywny, ma na celu obronę, trochę niedofinansowany, więc tutaj nie chodzi o to, żeby być proaktywnym, żeby cały czas, ale żeby cały czas zapewniać wsparcie. Więc jeśli nie wiedzą Państwo, czym jest Reporters Shield, to zapraszam do kontaktu ze mną. Bardzo chętnie podzielę się informacjami na ten temat i przekieruję Państwa do naszych zasobów. Bardzo dziękuję. Mamy dwóch prawników w panelu, więc zacznę od pani Karoliny i poproszę, żeby powiedziała pani o tym, jak to odpowiada na potrzeby aktywistów, jakie są te potrzeby, jeśli chodzi o narzędzia inne niż prawne. Bardzo cieszę się, że dziś również wiele powiedziano na temat
solidarności. Myślę, że to jest istotne dla wszystkich tych, którzy padli ofiarą slapów. Moja praca w tej dziedzinie zaczęła się od tego, że pracowałam w organizacji pozarządowej wspierającej aktywistów pozwanych w związku ze swoją pracą, w związku z mówieniem o tym, jak niektóre samorządy w Polsce wprowadzają ustawy i przepisy anty-LGBT. No i pokazywali mapy, co skutkowało pozwami przeciwko nim. Nie będę mówiła o aspektach prawnych. Ale mamy 5 takich przypadków, o których mogłabym opowiedzieć, natomiast obiecałam, że o tym nie będę mówić. Zaczęłam pracę z tymi osobami i okazało się, że nie tyle potrzebowali obrony ze strony prawników. Najważniejsze było wsparcie psychologiczne i wsparcie społeczności. Ono było nieistotnie ważne, dlatego że czuli się odizolowani i czuli się samotni. Dlatego też staraliśmy się właśnie za pośrednictwem mediów takiego wsparcia udzielić, mówiąc o tych konkretnych przypadkach, a także ustanawiając koalicję różnych organizacji pozarządowych działających w tej dziedzinie, bowiem ci aktywiści byli przerażeni kosztami spraw sądowych, więc my obiecaliśmy, że ich w tym będziemy wspierać. Zbieraliśmy fundusze na te konkretne sprawy sądowe, procesy sądowe. Cały czas byłam z nimi w kontakcie. Rozmawiałam nie tylko z perspektywy prawnika, ale z perspektywy osoby, która stoi po ich stronie. Dowiedziałam się, że jest to niezwykle ważne dla ofiar slapów. To nie chodzi o to, żeby pomógł im prawnik. Takie osoby nam ufają, jeśli jesteśmy w stanie świadczyć porady prawne. Pro bono to super, ale jeśli ktoś musi mierzyć się z pozwem przeciwko sobie, to mierzy się z ogromnym stresem. I pomimo wsparcia przychodzą momenty kryzysu. Mieliśmy takie wysłuchanie w sądzie, które było niezwykłym obciążeniem psychicznym dla osób, z którymi współpracowałam. Wciąż z nimi współpracuję. To byli pierwsi klienci, oczywiście nie jedyni. Teraz działam w innych dziedzinach. Współpracuję z innymi wspólnotami i z grupami, które walczą o swoje prawa. Mamy też taki kolektyw Szpila. Najczęściej pracujemy w przypadkach, które nie wiem, czy mogę nazwać je slapami. Jutro też będę mówiła o tym, jak wygląda nasza praca w przypadku slapów, bo jestem przekonana, że można to również nazwać represjami państwowymi, a kiedy nazywamy je slapami, pokazujemy, że to właściwie nie ma nic wspólnego z historią represji podejmowanych przez państwo przeciwko obywatelom. Natomiast są pewne pola wspólne, a przede wszystkim to, że wszystko odbywa się to na kanwie prawa karnego. Ale ponieważ tak bardzo dużo zrobiliśmy i pracowaliśmy w tej dziedzinie, przychodzili do nas ludzie z prośbą o obronę ich w konkretnych przypadkach. Pojawiły się więc nowe sprawy o zniesławienie i widzimy, że model, którym dysponujemy, czyli zapewnianie wsparcia finansowego, zagwarantowanie, że te osoby nie będą niesłusznie ponosiły kosztów, że uzyskają wsparcie prawne, że jesteśmy przy tych osobach, jesteśmy z nimi w regularnym kontakcie, że oferujemy im wsparcie psychologiczne, to ma kluczowe znaczenie. Nie możemy w takich przypadkach być tylko prawnikami. Jeśli jesteśmy prawnikiem, który pracuje w sprawie slapowej i reprezentujemy klienta i tylko na tym chcemy się skupić, to w porządku, ale sam fakt, że oferujemy profesjonalne
Ale pomoc prawną nie wystarcza. Jestem przekonana, że w takich przypadkach powstają takie działania poza profesjonalne. Wiem, że prawnicy starają się trzymać z dala od takich bliższych relacji, osobistych relacji z klientami. Żeby zachować się profesjonalnie, trzeba budować zaufanie, trzeba dużo rozmawiać, czasem pójść na obiad, wesprzeć ich psychologicznie. Nie trzeba być psychologiem, ale możemy udzielić wsparcia psychologicznego, nie mając takiego wykształcenia. Na tym polega właśnie w tej chwili moja praca. Bardzo dziękuję. A co możemy powiedzieć o drugiej stronie tego medalu, czyli o sędziach? Czy oni są przygotowani na takie sprawy slapowe? Jak można podnosić ich świadomość w tym zakresie? Jak ich szkolić? Jakie mamy doświadczenia w tym zakresie? Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja nie reprezentuję w tym panelu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jestem po prostu naukowcem. Pracuję w tej chwili w ministerstwie, natomiast nie reprezentuję go. Wszystko to, co mówię, nie zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Działam tutaj we własnym imieniu i jako naukowiec. Moja historia ze slapami jest niezwykle ciekawa, ponieważ nic na ten temat tak naprawdę nie wiedziałem. W tym panelu jutro będzie uczestniczył Rafał Remont. In panel number seven, kiedy pracowałem dla Biura Polskiego Komisarza, poznałem jego sprawę. I usłyszałem, musisz się zastanowić nad tą sprawą, coś tutaj jest nie tak. Mamy dziennikarza, który został skazany za zniesławienie, ale mamy innego prawnika, który wątpi, czy jest to zgodne z polskim prawem. Nie wiedziałem wtedy, że to jest w ogóle sprawa slapowa. So I wrote cassational appeal based on the European Convention on Human Rights, but I didn't know it was slap. I won the case, so he was acquitted, but I didn't know it was slap. W końcu jednak ten człowiek został uniewinniony. I don't think he knows that I was writing the cassation appeal in his case. But it's nice to see that he's still a citizen journalist, yeah, because I thought he stopped. Więc tak jak mu powiedziałem, nie wiedziałem, że to jest sprawa slapowa. Potem coraz częściej ta terminologia zaczęła się pojawiać w przestrzeni publicznej, a potem zupełnie przypadkowo ktoś poprosił mnie o opowiedzenie sędziom o slapach. Uznałem, dobra, okej, mogę to zrobić, ale wcześniej współpracowałem z sędziami w zakresie implementacji dyrektyw i prawa europejskiego. Mówiłem o tym, że trzeba się tym prawem posługiwać, bo te nasze krajowe przepisy to są raczej takie mocno takie sobie. W związku z tym organizowałem takie szkolenie, a osoba, która organizowała warsztaty, zaproponowała mi tę rolę, chociaż dobrze wiedziałem, że sędziowie nie lubią, kiedy uczą ich osoby nie będące sędziami. Mówią, dobra, może masz i wiedzę, ale nie jesteś sędzią. Jest to kwestia akceptacji, kwestia zaufania, więc przygotowałem pierwszy warsztat dla sędziów, dotyczył slapów, wszystko wyjaśniłem, ale czułem, że oni tego nie czują. Współpracowałem z sędziami z Chorwacji i zapytałem, czy kiedykolwiek kazaliście dziennikarza? Powiedzieli, no tak, w czym problem? Have you ever convicted a journalist? Nie macie problemów ze skazaniem dziennikarza w demokratycznym kraju? No tak, ale jak piszą bzdury, no to co? Więc powiedziałem, okej, no dobra, porozmawiajmy o slapie. Ale czułem, że mówimy o slapach, chociaż uczestników tego szkolenia w ogóle to nie obchodziło. Polscy sędziowie znają prawo europejskie, Europejską konwencję praw człowieka, ale biorąc pod uwagę niezależność i niezawisłość sędziów, oni są naprawdę doskonałymi ekspertami, jeśli chodzi o to prawo, w kontekście niezależności, niewisłości. A jeśli mówimy o niezależności dziennikarzy, posługują się tutaj prawem krajowym,
prawem, które jest odmienne od prawa europejskiego, więc zmieniłam narrację i powiedziałam: a czy wiecie, że slap można wykorzystać przeciwko sędziom? I to przyciągnęło ich uwagę. Powiedziałam o Tudorowej, o sędzi Tulei, o sędzi Żurku. I nagle ich perspektywa się zmieniła. Zaangażowali się i chcieli dowiedzieć się więcej, ale jednocześnie nie mieli takiego poczucia, że chodzi o niezależność i niezawisłość. Dlatego też pytam o tak zwane miękkie prawa. To właściwie nic, to jest nieistotne, być może to jest dla ustawodawców. Zapytałem również o to, jak zinterpretować I also showed them domestic provisions asking how would you interpret it knowing that we have the directive now. Celem tych postanowień były inne. Nie możemy ich wykorzystać do oddalenia sprawy na wczesnym etapie. Starałem się ich przekonać, ale później pokazałem: no dobrze, ale robicie dokładnie to samo. Niedawno mieliśmy taki przypadek sędziego z Olsztyna. Trudno tam dostać rozwód. Jeśli został ten rozwód orzeczony przez nowego sędziego, no to wyrok nie był respektowany. They do not respect Więc pytanie, it. So kto udzielił państwu rozwodu? Nowy sędzia? No to nie, jest wyrok jest nieważny i nie można tutaj zastosować, prowadzić podziału majątku. Więc staraliśmy się coś z tym zrobić, jakoś to przedyskutować. So this is, I mean, this is how I try, we are trying to work 8 lat, kiedy mieliśmy kryzys praworządności, no to chodziło oczywiście o tych neosędziów. Jest to bowiem osoba wybrana w taki nieprawidłowy sposób przez organ niekonstytucyjny, niezgodnie z orzecznictwem Trybunału Praw Człowieka. Także mówimy o tych nowych sędziach, a tak naprawdę o neosędziach. Więc it's very complicated. Let's koncepcja keep it, się zmieniła. So this is what we I myślę, did with Polish judges, że w efekcie tego wszystkiego już sędziowie wiedzą, czym jest slap. And I think niektórzy z nich będą stosować się do tych przepisów w przyszłości, ale potrzeba nam szkoleń, powtarzania, czym jest slap. Po sprawie Rafała Remonta napisałem artykuł naukowy, który zatytułowałem Slap przeciwko dziennikarzowi. Scientific article about it. Ale gazeta zmieniła tytuł tego artykułu. Zniknęło słowo slap. Krytykowałem Sąd Najwyższy za to, że nie posługiwał się nazwą slap. Uważam, że jeśli tej nazwy nie będziemy używać, to nic nie osiągniemy. Trzeba ją powtarzać. Sędziowie mają tutaj kluczową rolę do odegrania. Mówimy o prawnikach po obu stronach takiej sprawy, o aktywistach czy dziennikarzach, którzy padają ofiarą. Ale sędziów trzeba nauczyć, trzeba cały czas im powtarzać, o co chodzi, bo w przeciwnym razie nie zmienimy prawa. Musimy działać tak, aby prawo się zmieniło, ale też można już od razu zmienić podejście sędziów. Bardzo dziękuję. Chciałabym teraz zapytać, jak wygląda sprawa woli do przeszkolenia się, czy też chęci do uczestnictwa w takich szkoleniach. Czy ta zmiana narracji wystarczyła, żeby sędziowie chcieli uczestniczyć w takich szkoleniach? Tak, myślę, że trzeba sędziom pokazać, że oni już są ofiarami slapów. Używam trochę takiej gry, sędziowie uczestniczą w grze, zyskują punkty podczas szkolenia, a na koniec pytam. Gaining points during this this training. Jakie zawody najczęściej padają ofiarami slapów? Dziennikarze, sędziowie i tak dalej. A potem odpowiedź od nich jest sędziowie. Judges, environmentalists, activists, etc. Ta zmiana perspektywy, ale to jest proces.
Celem jest przeszkolenie 300 sędziów do listopada, chodzi o osoby z Europy Środkowej i Wschodniej. Ale myślę, że te potrzeby będą większe. To powinien być trwały proces i stały element kształcenia i szkolenia sędziów. Trzeba mówić o slapach, co to jest i jak z takimi przypadkami sobie radzić. Dziękuję. Myślę, że kwestia świadomości jest niezwykle szeroka, bo już dziś usłyszeliśmy, że potrzebujemy zmiany kulturowej, że sędziowie powinni zmienić podejście, podobnie jak dziennikarze do bycia ofiarami slapów. Dziennikarze często nie biorą pod uwagę, że mogą paść ofiarą slapów za dobrze udokumentowany artykuł i że może to się zdarzyć w takiej dziedzinie, w jakiej byśmy się tego nie spodziewali, na przykład w edukacji, czy też w recenzji z spektaklu teatralnego. Wtedy dziennikarze mają poczucie, że wpadli w pułapkę błędów. Dlatego też istotne jest szkolenie. To jest jeszcze jeden z przykładów takich narzędzi pozaprawnych. Szkolenie mówiące o tym, że nawet jeśli ktoś padnie ofiarą slapu, to nie oznacza, że jest słabym dziennikarzem czy złym dziennikarzem, bo wszystko zależy od środowiska, w jakim działają. Teraz chciałabym zadać Państwu kolejne pytanie. Czy można nauczyć się radzić sobie ze slapami, jeśli nie mamy zasobów i nie pracujemy w dobrze wyposażonym newsroomie i takich narzędzi nie mamy? Charlie? Tak, myślę, że jest to możliwe dzięki zasobom, które są dostępne i dzięki wsparciu, którego udzielamy. To dla wszystkich tych, którzy nie mają takich wewnętrznych zasobów. My działamy po to, żeby takiego wsparcia udzielać. Ostatecznym celem jest wspieranie w takim stopniu, w jakim mogliby to zrobić prawnicy wewnętrzni w dużych organizacjach. Ważne tutaj jest także to, że bardzo często slapy, czy też w ogóle pozwy są wymierzone nie w tych, którzy mają zasoby, żeby z tym walczyć, ale w takich, którzy nawet jeśli znają tę koncepcję, nawet jeśli wiedzą, że wokół slapu jest dużo hałasu. Wracamy tutaj do tego aspektu solidarności. Jeśli czujemy się odizolowani, to jest bardzo trudno. I konsekwencje mówienia na głoś, problemów prawnych, które się nawarstwiają. Wiele grup, z którymi rozmawialiśmy, nie byli chętni mówić o tym. Matthew mówił o tym w pierwszym panelu, że to jest taki medal honorowy, bycie slapowanym. Czasami ludzie mówią, że to jest wstyd. Wzmacnia się wysiłki, żeby ich dyskredytować. Case zatem podejmuje wysiłki, żeby promować solidarność, która jest tak bardzo ważna, żeby pokazywać, że nie powinieneś czuć się wyizolowany w tego rodzaju sytuacji. To wsparcie jest bardzo ważne. Karolina, zadam to samo pytanie. Możliwe jest radzić sobie, nauczyć się radzić sobie ze slapem? Jak jesteś aktywistką, czy kim? Wierzę, że aktywiści wiedzą, że są slapowani, z mojego doświadczenia. Wiedzą, co się dzieje w ich przypadku, bo zrobili coś nie tak. Nie zrobili czegoś nie tak, ale ktoś ich chciał uciszyć. To jest moje doświadczenie. Wiedzą, że nie zrobili nic złego. Co się dzieje? Mają takie poczucie, że są coraz bardziej wyizolowani i zaskoczeni. Czemu to się dzieje w moim przypadku? Dlaczego nie widzę w tym powodu? Dlaczego jest to niebezpieczeństwo, które wisi mi nad głową? Czemu nie szkolimy tych aktywistów, którzy mogliby ich wspierać?
Oprócz uczenia ich, jak pisania pism procesowych, polscy sędziowie są niechętni, aby wykorzystywać europejskie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim orzecznictwie. Bardzo źle, jeżeli chodzi o wolność wyrażania opinii. Zatem uczenie dziennikarzy, aktywistów, jak pisać pisma procesowe, aby przemówić do rozsądku sędziego. Mówię to, ale tak naprawdę w to nie wierzę. Mówię to, bo zadaliście mi pytanie. Nie wydaje mi się, że treningi dla aktywistów są potrzebne, bo nie musi się ich tego uczyć. Polscy aktywiści mają tego świadomość, mam wrażenie. SLAP był bardzo mocno podkreślony w mediach. Ludzie o tym mówili. Wielu aktywistów stanęło przed SLAP-em. Zaangażowało się w dyskusję publiczną na ten temat. Nazywali to SLAP-em. Co im się stało? Wierzę, że są tego świadomi. Aktywiści nie są celem szkoleń, a raczej sędziowie w tym wypadku. Bardzo dziękuję. Było takie twierdzenie, które słyszałam, też może pytanie, czy SLAP może być czasem uzasadniony. To oznacza, że jeżeli ktoś zadaje tego rodzaju pytanie, to istnieje konieczność podniesienia świadomości. No to teraz kwestia adwokatury, wsparcia. Jakoś tego dotknęliście. Tego rodzaju aktywność rzecznicza nie może być przegapiona. Czasami pyta się o radę, odpowiadamy, mów głośno, niech to będzie historia globalna. Nie byłoby to możliwe bez grup wsparcia organizacji branżowych, które pozwalają na nagłaśnianie tych sytuacji. Jak podchodzisz do swoich partnerów, jeśli chodzi o to orzecznictwo? Jak to wartościujesz? Zaczniemy od Shannon. Jedna rzecz, którą wspomnę, której nie wspominałem wcześniej, jest składka członkowska w Reporters Shield, którą te domy mediowe muszą wpłacać. Jest taki bardzo trudny wzór, w zależności od tego, jak dużym czy małym medium jesteś. Na początku martwiłam się i trochę się teraz martwię, że ta składka członkowska dla małego medium może być 1000 czy 2000 dolarów rocznie. W dalszym ciągu mogę uznawać to za przeszkodę. Na rynku komercyjnych ubezpieczeń byłyby to setki tysięcy dolarów, zatem to prawie nic. Jak jesteś małym medium, to może się okazać, że to jest garża reportera za miesiąc czy za dwa. Wydaje mi się, że zachęcanie mediów i organizacji, żeby się przyłączyć, zajmuje się innymi programami wzmacniającymi media w Europie, Eurazji. Zatem pracując przez te programy, kilka z nich skupia się na odpowiedzialności finansowej, na poprawie dywersyfikacji dochodu, zrównoważoności. Praca z tymi programami i partnerstwami pozwala nam wziąć pod uwagę wsparcie prawnego jako części ogólnej odporności, poprawienia czy też redukcji podatności, wykorzystania innych programów, żeby swego rodzaju zrobić offset dla tej składki członkowskiej przez taką tarczę. W pierwszym czy drugim roku czasem pokrywamy część składki członkowskiej dla mediów tych biedniejszych. W przyszłości można składać aplikacje o granty
plany biznesowe. Gdyby to się stało tak regularną częścią rzeczy, za które płacisz, tak składki bankowe, czy rzeczy, które wiążą się z regularnym prowadzeniem firmy, żebyśmy byli mniej podatni. Więc w tym sensie działamy w ramach różnych programów, dając to ogólne wsparcie. Wracając do tego pytania, dlaczego nazwanie i zawstydzenie jest tak ważne. Mówiliśmy wcześniej o tym, co jest wynikiem slapu. Jest to mniej ważne niż sam proces sądowy, który i tak jest skazany na porażkę. Ten proces musi wrócić przeciwko temu, który złożył, który składa te tylko, żeby zablokować krytykę. Jeżeli krytyka jest nagłaśniona w tym procesie, slap kieruje się przeciwko temu, który składał pozew, więc stąd kampanie antyslapowe wygrywają. Dlatego jest to takie ważne. Mamy cały szereg przypadków i przykładów, gdzie zaczęło się od wielkiego huka, później skończyło się na niczym, kiedy na początku to były bardzo agresywne sprawy sądowe, a później odwracały się. Bardzo szybko skończyło się wycofanie. Jeden z takich przykładów przychodzi mi do głowy. Samovas, niemiecka grupa, która została pozwana przez PayPala za chodzenie z banerem przestańcie finansować nazistów przedstawionym przed budynkiem PayPala. Po dwóch tygodniach robienia hałasu wobec tego i inwestowaniu pieniędzy w ochronę, a z PayPala niełatwo pokonać, ale się wycofali. Jest kilka przykładów. Jedna z tych rzeczy, jeżeli chodzi o powściągliwość, ta powściągliwość może być zrozumiała. Prosisz prawnika, który cię reprezentuje w Greenpeace'ie, mówimy, to będziemy robić hałas. Pierwszy reakcja, nie, już więcej hałasu. Jakby nie nam narzaj swoich problemów. My mówimy coś zgoła innego, co może powodować tego rodzaju napięcia. Odpowiedź na co? Właśnie dlatego mówiliśmy o strategii holistycznej odpowiedzi, która jest tak ważna. Jeżeli najpierw poradnictwo prawne, które jest konkretne, jeżeli możesz docenić to i masz oczywiście swoje podatności, ale jesteś w lepszej pozycji, żeby przeprowadzić aktywną kampanię, robić hałat. W ramach struktury koalicji nie tylko wspieramy, ale również dystrybuujemy, dzielimy się tym ryzykiem po sieci, walidacja ze trzeciej strony, żeby sprawdzić, że jest to na przykład slap. Sojusznicy społeczni ci to mówią. Jest łatwiej robić, jeżeli jesteśmy większą grupą, a nie jedną grupą. Świetnie. Simon. Czy działa? Powinien działać. Mam takie poczucie. Coś, co przyszło do mojej głowy, kiedy was słuchałem. Jeden z elementów, który był poddany refleksji większości. Chodzi o dziennikarzy, ale można to również powiedzieć o tym szerzej, w temacie prowadzonej przez nas dyskusji. Do tej pory słyszeliśmy o strachu, którego doświadczają niektórzy dziennikarze przed informacją publiczną. Mówimy tutaj o ofiarach, nie tylko nazwanie i zawstydzenie ludzi, którzy slapują, ale również głośne mówienie o tych dziennikarzach, którzy byli poddani slapowi. Na przykład niektórzy dziennikarze zauważyli, że byli niechętni, żeby upublicznić to, że dokonano nadużycia. Nie dlatego, że bali się konsekwencji,
Spełnili normy i wartości dziennikarskie, czyli taki anglosaski model dziennikarstwa, co pozwalało im myśleć, że dla nich, jako dla dziennikarza, zawsze jest trzymać się lepiej na zewnątrz. Zatem unikania stawania się postacią publiczną. Więc jest to sygnał czegoś, co widzimy teraz. Mówię tutaj o dziennikarstwie, bo tym się interesuję. Zwiększona kontestacja norm i wartości dziennikarskich, kiedy mówimy o tej konwersji, którą obserwujemy dzisiaj między niektórymi dziennikarzami i aktywistami, jest to czymś, co powinno się zadziać. Wielu dziennikarzy to popiera, ale również powinniśmy brać pod uwagę fakt, że jest to swego rodzaju wyzwanie dla dziennikarstwa, które było postrzegane do tej pory w Europie. Literatura prezentuje dużo różnych poglądów. Niektórzy to popierają, mówią, jest to naturalna konsekwencja powstania sieci, sfera mediowa coraz bardziej jest podzielona i trzeba zaakceptować fakt, że aktywizm i dziennikarstwo, te granice się zacierają. Niektórzy dziennikarze się temu sprzedziwiają. Taka pożywka do myślenia. Powinniśmy stanąć z tym twarzą w twarz, kiedy myślimy o aktywizmie, dokonujemy refleksji i o dziennikarstwie. Naukowiec Mark Doze, holenderski naukowiec, który mówi o dziennikarstwie jako ideologii. Ze względu na powstanie internetu, dziennikarze walczą, żeby utrzymać swoją władzę, swój autorytet dziennikarski. To, co obserwujemy, to dekontestacja ze względu na powstanie mediów alternatywnych, tego rodzaju kontestacja tego, co jest wartościowym dziennikarstwem, co jest samo w sobie bardzo fascynujące. Chciałabym zwrócić się znów do prawników. Całe szczęście można znaleźć wsparcie od NGO-sów, od prawników, którzy pracują pro bono. Ale to nie cała historia, jeżeli chodzi o branżę prawną. Łatwo można znaleźć kancelarię prawną, która prowadzi sprawy slapowe przeciwko mediom. Jak kształtują swoje zasady? Czy są jakieś wysiłki, żeby okiełznać prawników? Karolina i Marcin są adresatami pytania. Nie jestem świadoma, żeby były jakieś działania podejmowane, żeby okiełznać. Wiem, że kiedy dyskusje slapowe rozgorzały w Polsce i był taki czas, gdzie była to powszechna dyskusja, pojawiły się jakieś rzeczy w mediach, gdzie proszono głównych adwokatów, którzy pracowali w sądzie dyscyplinarnym, czy zaangażowanie slapów, czyli rozpoczęcie procesu może być uznane za pogwałcenie zasad etycznych, prawniczych. Wszyscy mówili, tak, oczywiście. Już mamy tutaj w naszym kodzie etycznym regulacje dotyczące tego, zapisy, ale nigdy, przenigdy nie widziałam ani jednego wysiłku, żeby zainicjować jakieś działania dyscyplinarne przeciwko prawnikom, którzy reprezentowali w tych sprawach. Trudno byłoby udowodnić, że byli świadomi, że mieli czynne uczestnictwo, że wiedzieli, że celem nie jest niezastraszenie kogoś. Slap i obrona, a nie obrona klientów. W szczególności są to sprawy związane ze zniesławieniem. W większości przypadków
były stwierdzenia, które mogły być uznane za znieważające. Ale w dalszym ciągu można je było wyrazić jako opinię. Prawnicy mogą się bronić, że działali tylko w imieniu klienta. Reprezentowali klienta w najlepszy możliwy sposób. Tak się mogą bronić. Próbowali wygrać sprawę i nic złego się nie zadziało. Trudno byłoby zatem przeprowadzić jakąś procedurę dyscyplinującą prawników, którzy pracują na tej niwie. Chyba że sąd zaczyna nazywać tę sprawę, to jest slap. Jakbyś się obronił przed tym? Nie byłem świadom. Jeżeli sąd zaczyna to nazywać, to jest typowy slap. Dlatego też ją oddalamy, bo jest to slap. Nie wierzymy, bo to jest slap. To powinien zrobić sąd. Tak się to nazywa w dyrektywie. Wczesne oddalenie. A prawnik ma kodeks etyczny. Angażowanie się w sprawy slapowe. Powiedziano, że jest to sprawa slapowa. Nie wiemy, jaki jest jej rezultat. Musimy być świadomi, że kiedy mówię o sędziach i o slapach, nawet po tym warsztacie powiedzieliby, wiecie co, ale tego rodzaju sprawy są tak dobrze przygotowane, złożone prawnie, nie można ich oddalić na wczesnym etapie. Musimy ocenić sędziego i sprawę na początku bardzo dokładnie. To jest problem. Przede wszystkim wiedza, a drugie praca, którą wykonują najlepsi prawnicy, żeby stworzyć dokumenty pod sprawę. Chociaż to jest slap, nie wygląda jak slap. To jest problem. Te złożone kwestie prawne. Bez tego, że zaczniemy nazywać te sprawy, to jest również obowiązek obrońcy, żeby nazwać, powiedzieć, to jest slap, nazwać i po imieniu. Mówimy do sędziego, sędzio, to jest slap. Trzeba oddalić ten pozew, żeby sędzia musiał na to odpowiedzieć, to jest slap albo nie. Żeby powiedział, jak on się zapatruje na sprawę. Bez nazwania tego w dalszym ciągu będzie, o, to jest slap, nie wiemy. I rozpocznie się procedura. Powinna być strategiczne podejście zmuszające sąd na nazwanie tego slapem. Więc jeśli będziemy dysponowali odpowiednimi narzędziami, jeśli wpiszemy slap, ile orzeczeń sądów krajowych będziemy mieć? Nie, bo to właściwie ich nie będzie, bo to jest, zostaną takie sprawy oddalone. Dlatego zacznijmy od nazywania spraw po imieniu, a potem sprawy się potoczą. Bez odpowiedzialności, bez postępów, bez procesów dyscyplinarnych, a niech każdy wie, o czym mowa. Patrzę teraz na pana, żeby podzielił się pan perspektywą brytyjską. Głośno się tam mówi o roli prawników, a jakie są wyniki tych dyskusji. Powiedziałbym, że to jest bardzo ciekawy i dynamiczny obszar, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Kilka lat temu mieliśmy bardzo podobną debatę na temat roli prawników. Agresywne zachowanie bardzo często jest wpisane w postępowanie prawników w Wielkiej Brytanii, więc mieliśmy taki punkt uwagi dla tych dyskusji. Bardzo wiele kancelarii buduje swoją praktykę wokół slapów. Na przestrzeni ostatniego mniej więcej roku mieliśmy również grupę przeprowadzającą analizę porównawczą różnych
praktyk i kodeksów postępowania w Europie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji brytyjskiej. Zadano dwa pytania. Po pierwsze, jak istniejące normy etyczne można zastosować w odniesieniu do prawników, a po drugie, w jakim stopniu należy zmodyfikować same te standardy, żeby w ogóle przystawały do tego problemu. Te dwa pytania są powiązane, a zatem odpowiedź na jedno udzieli częściowej odpowiedzi na drugie. To było intencjonalne. Chodziło o to, żeby przebadać, jak stosuje się istniejące prawa. Chodziło też o to, żeby prawnicy byli odpowiedzialni za to, co robią, za technikę czy też taktykę wobec slapów. W Wielkiej Brytanii te efekty są mieszane. Z jednej strony mamy ogromny sukces, jeśli chodzi o zmuszenie regulatora do podejmowania działań. Myślę, że to jest bardzo istotne. Słyszeliśmy o tym też podczas poprzedniego panelu. Mówiliśmy o przeglądach tematycznych, o tworzeniu wytycznych w przypadku takich problematycznych pozwów, ale mieliśmy też śledztwa w sprawie kancelarii prawniczych, które tak naprawdę też miały swój udział w takich sprawach, o jakich wcześniej mówiliśmy, sprawa pani Galicji. Ale z drugiej strony wiele z tych wszystkich zasad wyodrębnionych. Mówią o zasadzie braku dyskryminacji. Są one zbyt szerokie i zbyt mało precyzyjne, żeby stanowić takie narzędzie odstraszające prawników od nieodpowiedniego postępowania. A to z kolei rodzi ogromne rozczarowanie. Postępowali zgodnie ze standardami etycznymi, przeprowadzili due diligence i pytanie więc, czy nie powinniśmy być może zmienić samych standardów, żeby dostosować kodeks postępowania do naszych problemów. W pewnym sensie to pytanie być może jest przedwczesne, czy też odpowiedź będzie przedwczesna. Musimy poczekać na przebadanie dogłębne pozostałych i innych przypadków. Natomiast cały czas zbierany jest materiał. Uzyskaliśmy dane z 15 jurysdykcji i myślę, że to będzie bardzo przydatne. Efekty tych analiz zostaną opublikowane w najbliższych miesiącach. Pozwoli to nakreślić pewne modelowe standardy, ale wciąż wiele do zrobienia, nie tyle w kwestii narzucania czy prowadzenia praw, ale przezwyciężenia pewnych trudności, które związane są z podstawą naszych przepisów. Potrzebna jest wyrazistość i jasność. Prawnicy nie mogą dyskryminować swoich klientów. Natomiast jest to zupełnie odmienna kwestia, kiedy mówimy o ułatwianiu nadużyć procesowych, to zupełnie zmienia istotę zawodu prawnika i w ogóle wszelkich praktyk związanych z tym zawodem. Zanim zadam ostatnie pytanie, poproszę publiczność, żebyście Państwo przygotowali się do sesji pytań. Za chwilkę oddam Państwu głos, a ostatnie pytanie jest bardzo ogólne i kieruję je do wszystkich moich panelistek i panelistów. Istotne jest wspieranie atakowanych mediów, ale także położenie podwalin pod wolność mediów. W jaki sposób możemy zaangażować się w zapewnienie wolności mediów? Zacznijmy od Ciebie, Simone, i potem pozostali paneliści i panelistki. Jakbym miał odpowiedzieć na, gdybym miał znał odpowiedź na to pytanie, to na pewno nie byłbym naukowcem. Być może częściowo odpowiedziałbym, odnosząc się do tego, co powiedziałem już rano, czyli powiedziałem o zmianie narracji. Dziś
Bardzo wiele osób kwestionuje rolę dziennikarstwa. Niestety, widzimy przypadki nieprawdziwych informacji podawanych w prasie. Zatem musimy poradzić sobie z wyzwaniem dotyczącym tego, w jaki sposób przekonać tych, którzy stracili zaufanie, że dziennikarstwo oparte na faktach nadal istnieje. Slapy mogą przerodzić się w szansę upublicznienia pracy dziennikarzy, w takim sensie pracy u podstaw. Zgodziliśmy się już dzisiaj i o tym też słyszeliśmy od Matthew, że sam fakt istnienia slapów można postrzegać jako oznakę tego, że niektórzy prowadzą takie, a nie inne dziennikarstwo. Że są tacy, którzy chcą wyjść do ludzi i promować takie tradycyjne podejście do mediów. Mówię z uprzywilejowanej pozycji, bo współpracuję z aktywistami, dlatego bardzo często mam możliwość wejścia w interakcję z szerszą publicznością właśnie w związku z pracą aktywistów. W wielu przypadkach mamy takie zaangażowanie, ponieważ slapy często są wymierzone w osoby znane w danej społeczności, na przykład społeczność LGBT+, albo są to osoby znane lokalnie, dlatego też łatwo nam jest budować solidarność na przykład z osobami w tej społeczności LGBT+, o której mówię. Nie wiem, jaki jest tutaj przepis. Wiem tylko, że trzeba znaleźć jak najwięcej sojuszników, budować solidarność z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych, na przykład w ruchu LGBTQ. Istnieje taka tendencja do izolowania poszczególnych organizacji pozarządowych, że tutaj nie ma współpracy. To jest moje finansowanie. I te organizacje często działają w izolacji, nie współpracują. Nam bardzo pomogło wygranie, zbudowanie koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi, które normalnie ze sobą nie współpracują. Myślę, że to jest dobra technika, budowanie koalicji, ponieważ wielu z nas ma osoby, z którymi rozmawiamy, które nas obserwują, które chcą nas wspierać, a to daje nam więcej zasobów do zaangażowania osób, które mogą nam pomóc. Oczywiście, kiedy współpracuję z aktywistami, media mają tutaj ogromną rolę do odegrania, ponieważ to media mogą nagłaśniać konkretne przypadki, mogą mówić, mogą składać sprawozdania, mogą iść z nami na salę sądową i informować o tym, co dzieje się w konkretnej sprawie. W wielu naszych sprawach było to bardzo pomocne. No i też akcje fundraisingowe, one też tutaj uwaga mediów się przydaje. Jeśli chcemy skutecznie zbierać środki, angażować lokalne społeczności i pokazać, że to jest coś dla nich też istotnego, ale tak jak powiedziałam, mówię z pozycji uprzywilejowanej, ponieważ współpracuję z bardzo specyficznymi grupami, z bardzo specyficznymi aktywistami, które, a już wśród nas istnieje pewnego rodzaju solidarność, bo na przykład reprezentujemy wspólnotę LGBT. Także nie mam tutaj uniwersalnej recepty, ale wiem, jak to robić w tych konkretnych przypadkach i obszarach.
No, ja też powiem bardzo z punktu widzenia osoby uprzywilejowanej, ponieważ pracuję na poziomie makro w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z polaryzacją, z brakiem zapewnienia równości, kiedy musimy poprawić poziom zaufania do poszczególnych instytucji, więc są to bardzo obszerne dziedziny. Natomiast na poziomie mikro też są to poważne kwestie. Kiedy mówię o mediach, to nie chodzi tylko o to, żeby budować umiejętności krytycznego myślenia, ale także o edukację społeczeństwa, o edukowanie obywateli po to, żeby byli w stanie zrozumieć w sposób krytyczny rolę, jaką media odgrywają w demokracji. Czym jest prasa? Czym są media? Jak działają? Dlaczego powinnam je doceniać i dlaczego powinnam też podchodzić do nich krytycznie? Jest to niezwykle istotne. W tym kontekście chciałabym też powiedzieć, że często mówi się o takich aspektach formalnych, nieformalnych, ale właściwie już od najmłodszych lat można o tym mówić. Czy chodzi tutaj o zrozumienie roli mediów, na przykład w otoczeniu szkolnym, w domu kultury, w bibliotece? Można to robić na wiele różnych sposobów, natomiast z mojego punktu widzenia chodzi też o to, żeby po prostu wiedzieć, jak korzystać z mediów. I ta umiejętność korzystania z mediów jest niezwykle istotna i powinna być uczona od początku. Nie wiem, czy coś nowego dodam, bo myślę, że też istotne są kampanie uświadamiające. Wszyscy powinni wiedzieć, czym są slapy. Każdy student prawa oczywiście, ale każda osoba w społeczeństwie powinna wiedzieć, czym jest slap. Jak ogromnym zagrożeniem są slapy dla społeczeństwa demokratycznego. Mówimy o zagrożeniach faszyzmem, ale to są inne zagrożenia, a slap to w pewnym sensie ograniczenie wolności wypowiedzi. Należy o tym mówić już na poziomie szkolnym, ale także, tak jak powiedziałem, prowadzić kampanie uświadamiające po to, żeby wszyscy zrozumieli, na czym polega ten proces i jaki jest jego mechanizm. Powtórzę właściwie to, co zostało powiedziane. Nie wszyscy wiedzą, czym jest slap. Chciałbym jednak skupić się na samym słowie, na samym terminie slap. Został ten termin stworzony przez socjologa i prawnika z Uniwersytetu w Denver. Mówię o tym, ponieważ byli to naukowcy. So not great communicators. And this is important because the word slap has the benefit of precision. Slap and that's to jest really termin important. Precyzyjny. We see in the UK i to jest bardzo sometimes ważne. Efforts to use other words like czasami warfare. W Wielkiej Brytanii mamy próby mówienia, nazywania tego inaczej, czyli na przykład pozwem. A przecież to jest bardzo szeroki termin. A slap jest terminem precyzyjnym, który pomaga nam w kontekście akademickim i prawnym, bo to nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie postępowaniem sądowym czy procesem. Wyzwaniem jednak jest to, jak skutecznie mówić o slapach do szerszej publiczności, zachowując precyzję terminu slap, ale też poszerzając obszary, które może obejmować, czyli na przykład nękania, zastraszania, ale też trzeba pamiętać o tym istotnym elemencie uciszania debaty publicznej.
jednocześnie należy odchodzić od tych aspektów stricte prawnych i nadać temu terminowi takie ludzkie oblicze. Bo przecież chodzi o to, że ktoś pada ofiarą slapu, jest to człowiek. Do tej pory takie kampanie były dość skuteczne. Mamy też w Wielkiej Brytanii super film pokazujący, czym slap tak naprawdę jest. Shannon mentioned John Oliver. I'm a big John Oliver fan. O Johnny Oliverze. Ja jestem wielkim fanem. John Oliver did a 25-minute segment on slaps. It was very exciting and it is very good. It is a masterclass both in how to ensure a slap backfires and in how to communicate about slaps full stop. Jeśli chodzi o mówienie o slapach, kropka. Także myślę, że to jest duże wyzwanie. Nie chodzi tylko o komunikację, ale o te istotne aspekty. Kiedy wszyscy będą wiedzieć, czym jest slap, jaka jest, co jest rdzeniem tego, tej koncepcji, to myślę, że inaczej trudno nam będzie działać u podstaw, jeśli wszyscy tego nie zrozumieją. No dobrze, to czas oddać głos publiczności. Widziałam już kilka rąk w górze, mamy kilka pytań, także bardzo proszę pomóc mi w przekazaniu mikrofonu. Chciałabym wrócić do roli prawników. U nas również pojawiła się taka koncepcja współpracy z kancelariami prawnymi w Gruzji, ale też chodziło o to, żeby nie zniechęcać prawników do angażowania się w slapy. Kiedy mówię o samych początkach naszej pracy nad tą kwestią w Gruzji. Usłyszeliśmy wiele kontrowersji. Jednym z argumentów było to, że nawet przestępca, który popełnił wiele wykroczeń czy przestępstw, ma prawo do adwokata. Więc jest to takie podejście, w którym prawnik jest w pewnym sensie odpowiedzialny nawet za reprezentowanie tego, który slapuje. Więc jak tutaj rozróżnić pomiędzy takimi dwoma przypadkami? Czyli prawnika, który broni osobę w bardzo poważnym przestępstwie, a tego, który zajmuje się slapem. I kolejna kwestia, jeżeli chodzi o wskazówki. Jedna rzecz to zgodzimy się, jeżeli chcemy zniechęcać prawników do angażowania się w sprawy slapowe. Ale gdzie jest wskazówka? Co powinni robić? Kiedy powinni zdecydować, żeby się nie angażować? Jak definiować, czy jest to slap, czy nie? Co powinni zaoferować klientowi? Zamknąć przed nim drzwi? Czy jak się powinien zachować taki prawnik w takiej sytuacji? Marzena Błaszczyk, Watchdog Poland. Chcę zadać pytanie o obrońców praw aktywistów. Wspominali Państwo, jakimż to wyzwaniem jest dla aktywistów radzić sobie z prawami slapowymi. Szukają funduszy, robią takie same rzeczy, czy muszą robić takie same rzeczy jak dziennikarze, ale nie wspomnieliśmy o żadnym programie ich wspierania. Znam program ECPMF wsparcia prawnego. Tarcza dla reporterów, Reporters Shield była wspomniana, ale aktywiści, jakiego mogą spodziewać się wsparcia? Dziękuję. No to kto chce odpowiedzieć? Mogę szybciutko odpowiedzieć. Świetny temat podniesiony. Pytanie dotyczyło tego niedyskryminacji w kontekście karnym.
Dlaczego coś uznać za slab? Nie ma chyba tutaj dużego podziału. Niedyskryminacja na gruncie prawa karnego bardziej jest stosowana. Niedyskryminacja. Często mówimy, że nawet diabeł ma prawo do reprezentacji. Słyszałem to na jednym procesie slapowym. Ale nie zwalnia to prawników z obowiązku upewnienia się, że nie wspierają czegoś, co jest wykroczeniem. Wspominałem, że mają swoje obowiązki wobec sądu, tak jak wobec klienta, i muszą się upewnić, że nie używają instrumentów do nadużycia. Bardzo ważne jest dla zachowania zasad prawa, żeby tak podejść i nie wspierać lekko duchowo albo celowo slapu. Nie ma tutaj zderzenia między prawem do niedyskryminacji i tym, co powiedziałem. I bardzo ważne, aktywiści, tak, jest tutaj rozdziew, ma pani rację. Budujemy tę sieć. Jedna z tych pierwszych rzeczy, jakie robimy, jest sprawdzenie, czy możemy dać to grupom takim jak CPMF, tym grupom, z którymi ja pracuję, na przykład Climate Support, która wspiera aktywistów klimatycznych. Są jeszcze inne grupy, ale cały czas odnosimy się do tego, co brakuje. Jesteśmy bardzo mocno świadomi tego. I wspieramy coraz mocniej, coraz większe poziomy wsparcia oferujemy. Dodałabym jeszcze o jednym rozdziewie, który zobaczyłam, nad którym zaczęliśmy pracować już na początku reportersheets. Dziennikarze, wolni strzelcy, nie tylko aktywiści. Mówiliśmy o tym, kiedy reportersheets zostało stworzone. Miało być otwarte dla jednostek, nie organizacji, nie grup mediowych, mediów. Przeprowadziliśmy badania, oceny, kwestionariusze i podniesiono taki argument. Nie powiedziałem, kto to powiedział, ale to ktoś, kto wspierał dziennikarzy wolnych strzelców, że powinno być inaczej, że organizacje też powinny stać się członkami, bo one powinny być wystawiane na strzał, a nie dziennikarze. Rozumiem to, ale jeżeli jesteś dziennikarzem, wolnym strzelcem i cię pociągają do odpowiedzialności, to ci nie pomaga, że jesteś przedmiotem slapu. Więc mam nadzieję, że Reporters Shield będzie rozszerzona. Wydaje mi się, że zadziała to, jeżeli będziemy wspierać również dziennikarzy freelancerów. Nie jest tutaj ten rozdział, o którym musimy mieć świadomość. Charlie, to pytanie dotyczące praw do posiadania prawnika w procesie karnym i slap. Jaka jest różnica? Jak przeczytasz konwencję praw człowieka, masz prawo do wolności słowa, sprawiedliwego postępowania sądowego, ochrony obrońcy. Natomiast slap jest nadużyciem tych praw. Używasz te prawa w celu przeciwnym, do którego zostały stworzone. Nie ma tu ochrony. Widzimy to jako nadużycie, dlatego nie można tego zrobić. Możesz bronić pedofila, możesz bronić seryjnego mordercy, ale nie możesz nadużywać prawa, które są zapisane w Europejskiej Konwencji. I to jest cel, dla którego stworzono. Mamy jeszcze jakieś pytania? Nie pytanie, bardziej komentarz w odniesieniu do tego, co powiedziano. Bardzo dziękuję. Jest to jedna z dyskusji, w które musimy się zaangażować również w innych krajach, w tym w Polsce,
jeżeli chodzi o kodeks postępowania i zaangażowanie prawników. Obrona diabła, słyszałam to również w Polsce. Wiemy, że niektórzy dziennikarze próbowali oflagować, że są pewne kancelarie prawne, które na nich czyhają. Usłyszeli, prawnik nie może powiedzieć nie klientowi. To najbardziej powszechna odpowiedź. Aktywiści i dziennikarze otrzymują, jak chcą jakoś zaznaczyć te kwestie. Nawet z własnych kręgów. Wiem, że to jest trudno to wszystko zrównoważyć, są wyzwania, ale dyskusja musi trwać. Jestem bardzo wdzięczny koalicji CASE, że podjęliście ten trudny temat, że nad tym pracujecie, że będziecie prezentować wskazówki w raporcie. Bardzo dziękuję. Jest to jedna z tych dyskusji i grup roboczych, które musimy zaangażować organizacje prawnicze, innych interesariuszy. Jakieś inne pytania? Bardzo dziękuję za dyskusję, która była bardzo interesująca. Nasz temat dotyczył głównie Europy i krajów europejskich. Może poproszę o radę dotyczących krajów, które nie są w Unii Europejskiej, Ukrainy, na przykład. Inne kraje nie mają takiej pozycji dotyczącej slapu czy mowy nienawiści. Może jak podjąć pierwsze kroki w krajach nieeuropejskich? Kto chciałby odpowiedzieć? Futura jest lepszym pytaniem, lepszym miejscem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo jest prawdziwym ekspertem. Ale tu mówimy o potencjalnych kandydatach. Wspomniałem dzisiaj, że Ukraina rozpoczęliśmy kampanię przeglądu prawa narodowego, nowych inicjatyw, włączając to SLAP. Zostało to wspomniane na ostatniej konferencji. Punkt wyjścia, polityczna wola, już ukraińskie władze ją zakomunikowały. Jest już grupa robacza. Punkt i są gotowi implementować standardy antyslapowe wraz z innymi standardami wolności mediów. Miejmy nadzieję, że spełnią te obietnice. I CPMF, MRR współpracujemy na tyle, na jest to możliwe, ale czekamy na decyzję władz. Jeszcze jedno pytanie gdzieś tam z tyłu. Chyba nie ma pytań. Panel się zbliża do końca. Jestem jednym ze współorganizatorów. Pora na ostatnie stwierdzenia. Najlepiej w czasie spotkania przy jedzeniu. Bo już i tak jesteśmy opóźnieni, jeśli chodzi o agendę. Bardzo dziękuję. Zadowoliła mnie ta dyskusja. Więc pora na przyjęcie.